300 zawodników z 16 klubów przyjechało do Ostrowca Świętokrzyskiego, aby walczyć o medale, dyplomy, a przede wszystkim sprawdzić swoje umiejętności. 8. edycja Świętokrzyskiej Olimpiady Taekwondo obfitowała w emocjonujące pojedynki. Podczas walki trzeba głównie umieć ocenić. Tak, poza myśleniem to trzeba ocenić sytuację i myśleć, co przeciwnik zrobi i co trzeba zrobić. Się nie rozkojarzać i skupić się na punktach, żeby trafiać w te miejsca najbardziej punktowane. Skupienie i dobre rozciągnięcie. Blokowanie głowy, żeby nie kopnął, bo za głowę na przykład jest 3 punkty. No i trzeba bardzo chronić głowę. Zawodnicy 8. Świętokrzyskiej Olimpiady Taekwondo walczyli w 3 kategoriach – młodzik, kadet i junior. Najmłodsi uczestnicy zawodów również rywalizowali, choć nieco inaczej. Ci, którzy jeszcze, zwłaszcza te 8-9-latki, nie czują się gotowe do tego, żeby stanąć na macie i walczyć, mają konkurencje sprawnościowe, więc powoli oswajają ten stres i uczą się rywalizacji, bo nie ukrywajmy, nasza hala jest pięknym obiektem, ale jest dużym, tak jak dzisiaj mamy 300 zawodników ponad, do tego rodzice, trenerzy, więc tutaj jest mnóstwo ludzi i sama ta oprawa dookoła już jest stresująca, a gdzie jeszcze wynik dochodzi, więc wszystko małymi kroczkami i konkurencje, tak jak powiedziałam, są dostosowane do możliwości uczestników. Świętokrzyska Olimpiada Taekwondo wpisała się nie tylko do kalendarza sportowych wydarzeń miasta, ale i wielu klubów z całej Polski, jak również i zagranicy. W 8. edycji uczestniczyli przecież zawodnicy ze Słowacji i Ukrainy. Organizacyjnie wszystko było dopięte na ostatni guzik. Gospodarze imprezy, czyli młodzi taekwondocy Osto, nie byli jednak gościnni pod innym względem. W swojej hali jest mimo wszystko troszeczkę większa presja, patrzą na nas znajome oczy. Nie ma tego dystansu, ale nasi zawodnicy już są na tyle doświadczeni i zmotywowani, że potrafią małymi kroczkami tą presję też opanować i jak widać po wynikach mamy sporo już dzisiaj wygranych walk, mamy też medale w konkurencjach sprawnościowych, więc nie jesteśmy zbyt gościnni, zostawiamy medale w Ostrowcu. Trening czyni mistrza, ale to walki turniejowe pozwalają zawodnikom zweryfikować swoje umiejętności. Dla tych starszych uczestnictwo w Świętokrzyskiej Olimpiadzie Taekwondo może mieć charakter szkoleniowy. Dla tych najmłodszych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na macie, to szansa na zdobycie doświadczenia.